Państwo, raport o stanie miasta za 2023 rok obszernie prezentuje najważniejsze dane dotyczące naszego miasta w sferze społecznej, gospodarczej, finansowej oraz samorządowego zarządzania Częstochową. Jak wiadomo, raporty o nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym zastąpiły kilka lat temu coroczne sprawozdania prezydenta miasta z działalności. Zatem raporty stanowią obecnie osobny zbiór generowanych m.in. w Biuletynie Informacji Publicznych, publicznych dokumentach związanych z działalnością prezydenta i pracą jego i pracą jednostek samorządowych. Dokument opisuje sytuację naszego miasta pod kątem demografii, gospodarki i ładu przestrzennego, spraw społecznych, zdrowia, oświaty, kultury, bezpieczeństwa, a także sfery budżetowej i inwestycyjnej. Raport prezentuje także realizację polityk, programów, uchwał Rady Miasta oraz budżetu obywatelskiego. Zawiera również informacje dotyczące realizacji zadań wynikających ze strategii rozwoju miasta do roku 2030. Przedstawiony Radzie Miasta raport za 2023 rok został opracowany przede wszystkim na podstawie informacji pochodzących z wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta i jednostek miejskich, a także danych statystyki publicznej dostępnych na czas sporządzenia raportu. W końcowej jego części zaprezentowane zostały poglądowo wybrane wskaźniki za 2023 rok przedstawione wcześniej szerzej, dotyczące m.in. demografii, polityki przestrzennej, bezrobocia, przedsiębiorczości, lokalnej gospodarki, wydatków edukacyjnych czy inwestycyjnych. Prezentując Państwu dokument stanowiący syntezę działalności miasta na przestrzeni 2023 roku, nie sposób nie wspomnieć o ograniczeniach, z którymi przyszło nam się mierzyć. Był to kolejny bardzo trudny rok pod względem kondycji finansowej samorządów. Utrzymujący się wysoki poziom inflacji oraz efekty niekorzystne dla budżetów samorządowych zmian systemu podatkowego oraz zapisów tzw. Polskiego Ładu negatywnie wpłynęły na kondycję finansową jednostek samorządowych. Stronę wydatkową budżetu, szczególnie w zakresie wydatków bieżących, obciążały dodatkowe koszty związane m.in. ze wzrostem cen usług, energii elektrycznej czy płacy minimalnej, a także zbyt niską w stosunku do realnych obowiązkowych wydatków subwencją oświatową. Mimo tych trudnych wyzwań wydatkowych, także w sferze inwestycyjnej, bo na miniony rok przypadł zasadniczy etap pracy związany m.in. z dwoma największymi inwestycjami drogowymi, uważam, że był to rok, w którym udało się utrzymać przyjęty kierunek zmian w mieście i realizować wiele oczekiwanych przez mieszkańców zadań. Dziękuję wszystkim, którzy na co dzień przyczyniają się do rozwoju Częstochowy oraz tworzą wspólnotę, która pozwala stawiać czoło problemom wynikającym także z sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie, niosącej zagrożenia dla pokoju, stabilności gospodarczej naszego kraju, co oczywiście nie pozostaje też bez wpływu na społeczności lokalne. Przybliżę teraz kilka wybranych zagadnień opisanych szerzej w raporcie. Jednym z istotnych obszarów analiz jest demografia, w której od lat problemem w Polsce jest przyrost naturalny. Główny Urząd Statystyczny opublikował w końcu kwietnia raport na temat stanu i struktury ludności Polski na koniec 2023 roku. Stwierdzono w nim, że liczba ludności w Polsce drastycznie spada. Zjawisko to nabrało wyraźnego przyspieszenia po 2012 roku. Główny Urząd Statystyczny podaje, że na koniec 2023 roku liczba ludności Polski wyniosła 37 637 tysięcy, czyli o 130 tysięcy mniej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie ludności Polski kobiety stanowią prawie 52%, czyli na 100 mężczyzn przypada ich 107. Jak stwierdza GUS, w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian zapewniających stabilny rozwój demograficzny. Bardzo niski poziom urodzeń, wysoka liczba zgonów, niższa liczba zawartych małżeństw pogłębiły obserwowaną od kilkunastu lat niekorzystną sytuację ludnościową Polski. W tej sytuacji w najbliższej perspektywie nie należy oczekiwać znaczących zmian zapewniających stabilny rozwój demograficzny. Dla sytuacji demograficznej w mieście podstawowe znaczenie ma przyrost naturalny, będący różnicą między
urodzinami i zgonami, ale także migracje, zarówno zewnętrzne, związane z wyjazdami i przyjazdami zagranicznymi, jak i wewnętrzne, związane ze zmianami miejsca zamieszkania i zameldowania w obrębie kraju, regionu i subregionu. W Częstochowie, podobnie jak w kraju, liczba zgonów nadal znacznie przewyższa liczbę urodzeń, co skutkuje ubytkiem ludności zarówno w skali całego kraju, jak i w skali lokalnej. W mieście to niekorzystne zjawisko jest częściowo rekompensowane przez osoby mieszkające i pracujące w Częstochowie, w tym imigrantów zarobkowych i uchodźców wojennych z Ukrainy oraz innych państw, tyle, że są to osoby nie posiadające zameldowania lub posiadające tylko meldunek czasowy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku liczba osób zameldowanych na terenie miasta na pobyt stały i czasowy wyniosła 200 841 osób. Liczba mieszkańców zameldowanych stale nadal systematycznie spada, ale dzieje się tak praktycznie we wszystkich polskich miastach, w których dodatkowo widoczny jest także trend migracji wewnętrznej niedaleko poza granice miasta. Trzeba jednocześnie podkreślić, że istnieje duża rozbieżność pomiędzy danymi uzyskanymi z rejestru mieszkańców, a danymi prezentowanymi przez statystykę publiczną. Wynika to przede wszystkim z metodologii, jaką stosuje Główny Urząd Statystyczny, ale także z niewywiązywania się mieszkańców Częstochowy i także innych miast z obowiązku meldunkowego. Podczas Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku zamieszkiwanie w Częstochowie zadeklarowało 210 773 osoby, gdy w tym czasie liczba osób zameldowanych na pobyt stały nieznacznie już tylko przekraczała 200 tysięcy. Według dostępnych danych z Głównego Urzędu Statystycznego liczba mieszkańców na koniec 2022 roku wynosiła 208 282 osoby. Obowiązek meldunkowy służy celom ewidencyjnym. Daje też samorządowi wiedzę o liczbie ludności zamieszkałej na terenie Częstochowy oraz o jej strukturze. Pomaga to w zarządzaniu miastem i pozyskiwaniu środków finansowych na jego rozwój. Miasto co pewien czas ponawia akcje informacyjne dotyczące dopełnienia obowiązku meldunkowego, który niesie też dla mieszkańców ustalone korzyści. Przyrost naturalny jest ciągle w obecnej Polsce istotnym problemem, co obrazuje zestawienie dotyczące liczby urodzeń w Polsce i w naszym mieście. To tendencja, którą trudno odwrócić, ponieważ nawet krajowe programy socjalne w kwestii zwiększenia dzietności nie zadziałały tak, jak oczekiwano. Poza zmianami cywilizacyjnymi i kulturowymi na pewno nie pomaga też sytuacja niepewności o przyszłość wywołana w ostatnich latach epidemią, wojną na Ukrainie, kryzysem energetycznym czy inflacyjnym. W Częstochowie w 2023 roku urodziło się 1027 dzieci. W latach 2020-2021 odnotowano w Polsce rekordowe poziomy zgonów, które pogłębiły problem demograficzny i przyspieszyły ubytek liczby ludności w całej Polsce oraz w polskich miastach. Na sytuację demograficzną w 2023 roku nadal największy wpływ miała bardzo niska liczba urodzeń i jednocześnie duże natężenie zgonów, których liczba w minionym roku przekroczyła o blisko 35 tysięcy średnioroczną wartość z ostatnich 50 lat. W Częstochowie najwyższy poziom zgonów zanotowano w 2021 roku. Ich wzrost spowodowany był głównie pandemią COVID-19. Nieco lepsze statystyki były już w roku 2022. W roku 2023 w mieście zmarło już na szczęście poniżej 3 tysięcy osób, czyli znacząco mniej niż w latach 2020-2022. Więc ujemny poziom przyrostu naturalnego nieznacznie zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego. Uzyskanie widocznego, lepszego bilansu jest jednak trudne przy obecnej liczbie urodzin. W dziedzinie planowania przestrzennego w 2023 roku prace planistyczne koncentrowały się na opracowywaniu planów miejscowych w wielu dziedzinach naszego miasta. Zakończono sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania w dzielnicach Błeszno, Częstochówka, Parkitka, Grabówka, Kierzyn, Stare Miasto, Śródmieście i Zawodzie Dąbie. W
pod koniec ubiegłego roku podjęte zostały prace nad sporządzeniem planu ogólnego dla całego miasta, który zastąpi studium przestrzenne. Plan ogólny to nowe narzędzie planistyczne, które od 1 stycznia 2026 roku będzie ustalało zasady realizacji polityki przestrzennej gminy. Istotnym czynnikiem rozwoju miasta jest objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych i zurbanizowanych. W Częstochowie tereny zurbanizowane zajmują 5694 hektary, gdy część niezurbanizowana to 10277 hektarów. Na tę niezurbanizowaną część składają się tereny formalnie rolnicze 58%, lasy i zieleń 27% oraz tereny ekologiczne i doliny rzek 15%. Atrakcyjność danego terenu dla potencjalnych inwestorów zależy m.in. od stopnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania miasta, zwłaszcza w jego części zurbanizowanej. Dlatego miasto opracowuje kolejne plany zagospodarowania przestrzennego, które są przygotowywane przez Miejską Pracownię Urbanistyczno-Planistyczną. Na koniec 2023 roku na terenie Częstochowy obowiązywało 88 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o 7 więcej niż rok wcześniej, obejmujących obszar 4650 hektarów, co stanowiło około 29,2% całej powierzchni miasta. W 2010 roku było to zaledwie 450 hektarów. Powierzchnia zurbanizowana miasta pokryta jest planami już w 81,2%, biorąc pod uwagę poziom zaawansowania będących w trakcie opracowywania planów miejscowych, plan ten będzie ulegał dalszej poprawie. Obecnie w przygotowaniu jest 27 miejscowych planów obejmujących obszar 913 hektarów. W 2010 roku odsetek pokrycia powierzchni inwestycyjnej miasta planami wynosił zaledwie 7%. Po ograniczeniu pandemii koronawirusa na częstochowskim rynku pracy wystąpiło wyraźne ożywienie gospodarcze, a sytuacja na Ukrainie nie wpłynęła znacząco na jego dynamikę. Rok 2023 ustabilizował sytuację na lokalnym rynku pracy, jeśli chodzi o poziom bezrobocia. Liczba bezrobotnych w mieście w 2023 roku utrzymywała się na podobnym poziomie jak w końcu roku 2022. Miasto kontynuowało program lepszej pracy w Częstochowie, m.in. wspierając logistycznie procesy inwestycyjne, a także uczelnie oraz szkolnictwo zawodowe pod kątem kształcenia młodych ludzi w specjalnościach pożądanych przez rzetelnych pracodawców na lokalnym rynku pracy. Niedawno miasto rozpoczęło realizację kolejnego unijnego projektu stażowego dla ponad 1000 uczniów szkół technicznych i branżowych. W końcu grudnia 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie zarejestrowane były 5662 osoby bezrobotne, w tym z miasta Częstochowy 3248, a z powiatu częstochowskiego 2414 osób. W porównaniu z grudniem 2022 roku liczba bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy zmniejszyła się o 184 osoby. Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2023 roku wynosiła w Częstochowie 3,2% i była niższa niż w województwie śląskim 3,6% oraz średnio w całej Polsce 5,1%. Bezrobotni poprzednio pracujący stanowili w Częstochowie 84,5% ogółu zarejestrowanych, a nie posiadający żadnego stażu pracy 15,5%. Zarejestrowani bezrobotni byli wspierani w ramach aktywizacji zawodowej oferowanej w programach i projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy. W sferze gospodarczej, dzięki coraz lepszemu skomunikowaniu miasta oraz jego obszarów przemysłowo-inwestycyjnych, rośnie konkurencyjność Częstochowy. Nasze miasto daje inwestorom dostęp do zasobów ludzkich z pobliskich powiatów i miast. To prawie 8 milionów osób w zasięgu 1,5 godziny jazdy samochodem. Dzięki temu firma produkcyjna w stosunkowo krótkim czasie jest w stanie skompletować u nas wykwalifikowaną załogę. Rozbudowywana jest wciąż sieć dróg.
a szkoły techniczne i branżowe dostosowywane do potrzeb lokalnej gospodarki. Częstochowski Uniwersytet stał się uniwersytetem klasycznym, poszerzył swoją ofertę i nadal się rozwija. Nasze miasto wyróżnia też wysoki współczynnik firm produkcyjnych. Świadczy to o dobrych warunkach do rozwoju biznesu oraz możliwościach znalezienia poddostawców lub kooperantów. W 2023 roku w mieście wciąż dominującą była branża motoryzacyjna z potentatem ZF zatrudniającym przeciętnie ponad 5 tysięcy pracowników. Najmłodszym dzieckiem ZF, najmłodszym dzieckiem koncernu jest ZF Global Electronics. Zakład elektroniki produkuje najnowocześniejsze elementy systemów bezpieczeństwa do samochodów czołowych światowych producentów. Zatrudnienie znajdują tutaj inżynierowie elektronicy także spoza naszego kraju. Częstochowa w coraz większym stopniu staje się więc ośrodkiem, do którego relokowani są pracownicy. Na terenie strefy ekonomicznej funkcjonuje także jeden z dużych dostawców ZF, CGR Polska, który rozbudował swój dotychczasowy zakład na terenie strefy Kusiecka i powiększył zatrudnienie. Firma TST, światowy potentat m.in. w branży siedzeń, która odkupiła nieruchomości firmy GST przy ulicy Legionu, zaczęła już produkcję. Docelowo zakład ma zatrudnić 200 do 300 pracowników. Mimo tego, że branża automotive przeżywa globalny kryzys, ulokowane w Częstochowie firmy nie rezygnują z rozwoju. Rośnie w mieście branża transportowa oraz usług okołotransportowych, usługi logistyczne i magazynowe. Przykładem jest firma Hegelmann, która planuje budowę flagowego biurowca firmy właśnie w Częstochowie oraz zakupiła dawny szpital hutniczy na potrzeby swoich pracowników. Nowe centrum logistyczne Hillwood zapewnia już nowe miejsca pracy oraz umacnia pozycję Częstochowy jako korzystnej lokalizacji dla inwestycji z obszaru logistyki i transportu. Do nowego centrum przeniosła się firma Raven Logistics i trwają kolejne rozmowy z najemcami. Inny potentat w tworzeniu centrów logistycznych, firma Panatoni, posiada swoje nieruchomości przy ulicy Legionu. Sztetzle, producent szkła, po niedawnych dużych inwestycjach w produkcję i logistykę, stawia także na współpracę z edukacją i nauką. W 2023 roku firma gościła studentów kierunków artystycznych z całego świata. Produkcja w Sztetzle odbyła się na najnowocześniejszych automatach szklarskich, w tym na największym 12-sekcyjnym automacie. Inny światowy producent szkła, firma Guardian, obchodził w 2023 roku jubileusz 20-lecia funkcjonowania częstochowskiej fabryki. Częstochowa stała się atrakcyjna dla deweloperów. Po wybudowaniu centrum przesiadkowego przy ulicy Piłsudskiego i rewitalizacji Starego Rynku, deweloperzy odkryli, że ta dzielnica miasta ma duży potencjał. Odważną inwestycją jest realizacja fabryki guzików Polgar przez firmę Da Silva House. Powstały tam mieszkania w wysokim standardzie od 28 do 78 metrów kwadratowych. Inna inwestycja w tym rejonie miasta to osiedle neonowe firmy Pekabex przy ulicy Katedralnej. Zainteresowanie inwestorów daje szansę na rewitalizację i nowe życie kolejnych lokalizacji na Starym Mieście, czemu sprzyjać będzie także rozpoczęta przez miasto budowa połączenia ulicy Krakowskiej z ulicą 1 Maja. Nadal dynamicznie rozwijają się nowe osiedla mieszkaniowe w innych rejonach miasta. Najwięcej bloków i apartamentowców powstaje nadal na Parkidce. Są oczywiście branże i firmy, których sytuacja z uwagi na uwarunkowania makrogospodarcze i rynkowe w ostatnim czasie się skomplikowała. Przykładem może być Huta Liberty Częstochowa. Ciągle jeden z największych w mieście producentów i pracodawców, którego teoretyczne zdolności produkcyjne sięgają 800 tysięcy ton stali rocznie. Gospodarka jest kluczem do dalszego rozwoju miasta. Liczba działających w mieście firm, zainteresowanie inwestorów, przygotowane kadry to wyznaczniki przedsiębiorczości i potencjału gospodarki lokalnej. Pozytywnym wskaźnikiem jest więc w Częstochowie stabilny wzrost liczby firm funkcjonujących w mieście. Ogólnie liczba przedsiębiorców w sektorze prywatnym w Częstochowie
na koniec 2023 roku wynosiła 24 346 podmiotów. Tendencja wzrostowa jest widoczna w mieście na przestrzeni dłuższego okresu czasu, mimo kryzysów ekonomicznych i pandemii, co dobrze świadczy o przedsiębiorczości naszych mieszkanek i mieszkańców. Zaznaczyć należy, że znaczna większość firm to jednoosobowa działalność gospodarcza oraz firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten jest najliczniej reprezentowany w całym kraju, więc i miasto nie odbiega od tej tendencji. Świadczy to też o ciągle dobrym klimacie dla rozwoju przedsiębiorczości w Częstochowie, które między innymi realizuje programy łączące wspólne potrzeby i interesy pracodawców, pracowników oraz uczelni i szkół kształcących przyszłe kadry. Miasto wciąż posiada 3 lokalizacje nieruchomości w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, przy węzłach autostradowych, przy DK91. Dynamika sprzedaży terenów objętych statusem stref w 2014 roku przed zmianą ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w sposób naturalny spadła, co wynika z faktu sprzedaży dużej liczby działek będących wcześniej w ofercie inwestycyjnej miasta. W chwili obecnej większość inwestorów już prowadzi działania na zakupionych terenach, na pozostałych rozpoczęły się lub trwają nowe inwestycje. W marcu 2023 roku podczas konferencji Booster NŚP ogłoszono przedłużenie współpracy i podpisanie kolejnej już umowy pomiędzy miastem a Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA. Zgodnie z jej zapisami w zasięgu oddziaływania strefy jest kolejne 17,5 hektara miejskich terenów inwestycyjnych. W tej lokalizacji na terenie inwestycyjnym Skorki zlokalizowany jest także częstochowski grunt na medal, który zwyciężył w konkursie organizowanym w 2023 roku przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu SA oraz marszałków województw. W 2023 roku decyzję o strefowej pomocy publicznej w Częstochowie uzyskali Salile Group spółka z o.o., Magneto spółka z o.o. oraz Wiko Plebetechnik spółka z o.o. Deklarowane minimalne nakłady inwestycyjne na terenach specjalnej strefy ekonomicznej wynoszą na koniec roku 2023 1 939 740 000 zł. Zatrudnienie utrzymane wraz z terenami będącymi w strefie oddziaływania strefy to 7484 osoby, a deklarowana liczba nowych miejsc pracy to minimum 1262 osoby. Przypomnę tylko, że deklarowane wielkości są dużo niższe od rzeczywistych, bo to są te wielkości, które muszą być spełnione przez firmy, aby dostały pozwolenia strefowe. Natomiast firmy faktycznie realizują zarówno dużo większe nakłady inwestycyjne i też zatrudniają dużo więcej pracowników niż wynika to z deklaracji strefowych. Problematykę finansów miasta w 2023 roku sygnalizowałem już na wstępie mojego wystąpienia. O uwarunkowaniach ubiegłorocznego budżetu będę także mówił w punkcie obrad związanych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. Dlatego obecnie przypomnę tylko Państwu, że szczegółowe informacje dotyczące struktury, sposobu administrowania i użytkowania oraz dochodów z majątku miasta znajdują się w stosownym rozdziale raportu o stanie miasta oraz przedstawię strukturę miejskich wydatków budżetowych za 2023 rok. W ubiegłym roku wydatki budżetu miasta zamknęły się kwotą 1 978 milionów złotych. W strukturze wydatków budżetowych miasta w 2023 roku tradycyjnie największy udział miała oświata, ale wysoki odsetek dotyczył także dróg i transportu, na co wpływ miała realizacja strategicznych inwestycji drogowych. Kolejne pozycje to pomoc społeczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa i kultura. Duży wysiłek inwestycyjny związany z realizacją zadań jest dofinansowanie unijnym, a także relatywnie niższe dochody i wyższe obowiązkowe wydatki samorządu ograniczyły na pewno możliwość zaspokajania w 2023 roku wielu istotnych potrzeb lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców.
a także realizację nowych projektów inwestycyjnych, inicjatyw społecznych czy kulturalnych. Mimo tych ograniczonych możliwości finansowych, w ubiegłym roku kontynuowaliśmy jako miasto większość miejskich programów zdrowotnych i profilaktycznych zainicjowanych wcześniej. Nadal wspieraliśmy też poprzez pokrywanie straty finansowej, zakupy sprzętowe czy remonty miejski szpital zespolony, ciągle borykający się z niedoszacowaniem, jeżeli chodzi o kontrakt z NFZ-u. Wsparcie dla potrzebujących było realizowane przez jednostki MOPS, Częstochowskie Centrum Świadczeń oraz współpracę z naszymi partnerami społecznymi. Wydatki oświatowe mają największy udział zarówno w wydatkach miasta ogółem 37%, jak i oczywiście w wydatkach bieżących, w których ich udział procentowy wyniósł w roku 2023 aż 45,6%. Nie jest to kwestia jakiejkolwiek rozrzutności, tylko rzeczywistych obowiązkowych wydatków, w tym zobowiązań płacowych wobec nauczycieli i pracowników obsługi. Struktura wydatków na miejską edukację pokazuje skalę koniecznych dopłat do subwencji oświatowej, bo koszty w oświacie rosną ciągle szybciej niż rządowa subwencja. O zasadnicze zmiany w systemie finansowania oświaty od dłuższego czasu apelują samorządowcy. W 2023 roku ministerialna subwencja pokryła tylko 75% kosztów funkcjonowania szkół prowadzonych przez miasto, które teoretycznie powinna pokrywać w całości. O tym, że postulaty środowisk samorządowych i propozycje zmiany w systemie finansowania oświaty są uzasadnione, dowodzi tabela obrazująca, jak rosną miejskie wydatki na oświatę na przestrzeni lat. To efekt wzrostu kosztów pracy, utrzymania szkół oraz nowej organizacji systemu oświaty po reformie edukacji. Wydatki na subwencjonowane zadania oświatowe wyniosły w Częstochowie 610,2 miliona złotych. W tym niezbędne było dofinansowanie z dochodów własnych miasta w wysokości aż 152,2 miliona złotych. Tymczasem w czasach przed reformą edukacji, czyli w latach 2014-15, te dopłaty wynosiły tylko 44,47 milionów złotych. Rosnące wydatki edukacyjne przy ustawowych regulacjach obniżających samorządowe dochody to jeden z najpoważniejszych problemów budżetowych nie tylko Częstochowy, ale generalnie polskich miast i gmin prowadzących szkoły. Wartość WAG, według których kalkulowana jest część oświatowa subwencji ogólnej, nie uwzględniają od lat rzeczywistych kosztów ponoszonych na realizację zadań oświatowych. Dlatego subwencja dla Częstochowy przypadająca na miejskie szkoły publiczne nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń w tych placówkach oświatowych. Jednocześnie różnica między kosztami wynagrodzeń a wysokością subwencji od kilku lat istotnie się zwiększa, nadwyrężając samorządowy budżet. A trzeba przypomnieć, że miasto oprócz zadań subwencjonowanych ponosi wydatki na zadania w zakresie oświaty i wychowania nie objęte subwencją, w tym zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w przedszkolach, oddziałach przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku do 5 lat oraz dołożenie uczniów do szkół. Wydatki w tym zakresie wyniosły w 2023 roku 88,4 miliona złotych, z czego z dochodów własnych miasto musiało wyasygnować kwotę 75,3 miliona złotych, a tylko 9,1 miliona pochodziło z dotacji celowej budżetu państwa. W 2023 roku realizowane były zadania inwestycyjne, które zaangażowały sumarycznie rekordową kwotę znacznie przekraczającą 0,5 miliarda złotych. Były to zarówno inwestycje kluczowe, jak i lokalne. Zdecydowana większość z nich w ubiegłym roku została już zakończona, niektóre jeszcze finalizowane. Samorząd Miasta Częstochowy wydał na inwestycje do końca ubiegłego roku
446 milionów złotych, z czego na zadania drogowe przeznaczono 374 miliony złotych, czyli 84%. Środki na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zamknęły się w kwocie 36 milionów złotych, oświaty 20 milionów złotych, kultury fizycznej 7,7 miliona złotych, gospodarki mieszkaniowej 4 miliony, a ochrony zdrowia 3,6 miliona złotych. Niepełne wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do ostatniego budżetowego planu nie wynikało z rezygnacji z przygotowanych wcześniej zadań, tylko z przesunięcia harmonogramu realizacji niektórych z nich, a więc także późniejszej realizacji części płatności. Tak duży udział miejskich zadań drogowych w wydatkach inwestycyjnych 2023 roku wynikał z faktu końcowej fazy realizacji dwóch największych inwestycji drogowych: przebudowy dawnej DK1, czyli Alei Wojska Polskiego, oraz rozbudowy DK46 ulic Głównej i Przejazdowej wraz z nowym połączeniem z ulicą Pułaskiego. Trzecią wielką inwestycją drogową było przedłużenie ulicy Korfantego do ulicy Bugajskiej, które zostanie wkrótce sfinalizowane w przypadku tego zadania przed terminem wynikającym z umowy wykonawczej. W przypadku przebudowy DK91, dawnej DK1, czyli Alei Wojska Polskiego, udało się do końca 2023 roku zrealizować zakres prac objęty dofinansowaniem unijnym. Przebudowa DK46 została zakończona, a w 2023 roku sfinalizowane zostało też przedłużenie ulicy Jesiennej. W podanym zestawieniu przedstawione są koszty realizacji wymienionych inwestycji drogowych poniesione tylko w roku 2023. Obok kluczowych zadań drogowych w 2023 roku realizowane były inwestycje w ramach programu budowy dróg lokalnych, m.in. ulica Mechofera, Wyszyńskiego czy Oficerska. Sporo było także w ubiegłym roku prac związanych z obiektami oświaty. Prowadzona była też budowa nowego bloku komunalnego przy ulicy Badowskiego. Rozpoczęła się budowa pierwszego bloku osiedla TBS na Parkidce, prowadzona przez Miejską Spółkę ZWM. Przykładami inwestycji w oświacie może być budowa nowego budynku miejskiego przedszkola nr 29 przy ulicy Osada Mońska wraz z rozbiórką istniejącego budynku niespełniającego standardów i zagospodarowaniem terenu. Koszt 8,1 miliona złotych w roku 2023, a także budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Augustyna za blisko 900 tysięcy złotych, czy przebudowa sanitariatu w Szkole Podstawowej nr 12, koszt 600 tysięcy złotych. W 2023 roku miasto prowadziło łącznie blisko 100 zadań typowo inwestycyjnych, nie licząc remontów, z czego zakończyło blisko 70. W 2023 roku sfinalizowana została m.in. modernizacja boiska Skry, zakończono także rozbudowę budynku klubowego. Do rozwiązania pozostanie jeszcze kwestia trybun, które będzie można zaplanować i realizować po zamianie gruntów z PKP, ponieważ nie mieszczą się one na działce, którą obecnie dysponuje miasto. W minionym roku zakończyliśmy trzeci etap termomodernizacji użyteczności publicznej w ramach unijnego projektu. Udało się zakończyć pracę w kompleksie budynków największej częstochowskiej szkoły średniej, czyli technicznym zakładów naukowych. Inną inwestycją termomodernizacyjną objęto miejskie przedszkole nr 14 przy ulicy Paczyńskiego na północy. Miasto stara się też przekazywać środki na doposażenie oraz prace modernizacyjne i remontowe w Miejskim Szpitalu Zespolonym, na co w ubiegłym roku przeznaczono 3,2 miliona złotych. Wsparcie to mogłoby być pewnie wyższe, gdyby nie konieczność pośredniego finansowania bieżącej działalności szpitala poprzez wyrównywanie ujemnego rocznego bilansu finansowego tej ważnej dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców jednostki, borykającej się z niedofinansowaniem w ramach kontraktu z NFZ. Budżet obywatelski to ciągle istotne narzędzie partycypacji, czyli sposób na angażowanie mieszkańców w proces bezpośredniego zarządzania miastem i podejmowania decyzji dotyczących najbliższego osiedlowego lub dzielnicowego otoczenia. Wśród wybranych do realizacji przez Częstochowian w 2023 roku zadań ogólnomiejskich największymi projektami była
pomoc bezdomnym zwierzętom z częstochowskiego schroniska, książki doposażenia dla biblioteki publicznej w Częstochowie, budowa boiska treningowego przy ulicy Łukasińskiego na Rakowie, czy plac zabaw kolorowe dzieciństwo. Wśród dużych zadań dzielnicowych można wspomnieć na przykład o rozbudowie placu zabaw i rekreacji na Starym Błeżnie, rewitalizacji i doposażeniu parku na Parkidce, zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kuźnicy Marianowej, sensorycznym placu zabaw w miejskim przedszkolu nr 32, torze Ninja na północy, placu Street Workout na Rakowie czy Stradomskim Parku Linowym. W 2023 roku zrealizowano 139 zadań wybranych w ramach 9 edycji budżetu obywatelskiego, 7 ogólnomiejskich oraz 132 dzielnicowe, przy czym finalizacja realizacji 11 zadań dzielnicowych nastąpiła lub następuje w 2024 roku. Stąd bilans wydatków w 2023 roku na zadania z budżetu obywatelskiego wyniósł około 7 milionów złotych. Od momentu utworzenia budżetu obywatelskiego w Częstochowie udało się zrealizować już ponad 800 zgłoszonych przez mieszkanki i mieszkańców zadań za ponad 80 milionów złotych. W samorządzie niezbędne jest z jednej strony racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, szczególnie ważne w okresie dekoniunktury, jak i aktywne pozyskiwanie bezzwrotnych środków. Na koniec roku 2023 zadłużenie ogółem miasta Częstochowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło niecałe 923 miliony złotych, co stanowiło 54,7 rocznych dochodów miasta ogółem. Indywidualny wskaźnik zadłużenia pozostał więc niższy od wskaźnika maksymalnego dla miasta liczonego zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Pomimo zwiększenia w trakcie roku zapotrzebowania na zewnętrzne źródła finansowania zadań miejskich, wysokość zadłużenia na koniec 2023 roku w stosunku do wypracowanych dochodów kształtowała się na średnim poziomie, co potwierdziła m.in. ocena agencji ratingowej Fitch, oceniającej stan finansów i zdolności kredytowe miasta. Konieczność wspomożenia budżetu kredytem była m.in. oczywistym skutkiem ubytków po stronie dochodowej budżetu, to jest zmniejszonymi udziałami w PIT-ie, niedoszacowaniem zadań subwencjonowanych i zadań zleconych, a także wyższych obowiązków wydatkowych. Dlatego realizacja zaplanowanych wcześniej zadań możliwa była jedynie przy udziale dodatkowych zewnętrznych środków zwrotnych. Trzeba jednocześnie podkreślić, że dług miasta przypadający na statystycznego mieszkańca to obecnie około 4,5 tysiąca złotych. Tymczasem państwowy dług publiczny w skali kraju ogółem w zakresie znajdującym się pod kontrolą parlamentu wynosi obecnie na mieszkańca Polski blisko 49 tysięcy złotych, a do tego dochodzi dług pozabudżetowy w wysokości ponad 12,6 tysiąca złotych, dane na podstawie Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju ze strony dugpubliczny.org.pl. Łącznie daje to 61,6 tysiąca na każdego mieszkańca Polski. Dług miasta stanowi więc dla każdego mieszkańca i mieszkanki naszego miasta nieco ponad 7% państwowych zobowiązań publicznych statystycznie na każdego przypadającego mieszkańca. Dowodem na ciągłe, racjonalne stosowanie instrumentów kredytowych jest zestawienie procentowego zadłużenia Częstochowy z miastami porównywalnej wielkości, w tym stolicami województw oraz największymi w kraju obok Częstochowy miastami na prawach powiatu. Jak widać z prezentowanego zestawienia, poziom zadłużenia Częstochowy na koniec ubiegłego roku jest ciągle znacząco niższy niż Torunia, Kielc, Rzeszowa czy Radomia. Pozyskiwanie i dobre wykorzystanie środków zewnętrznych jest jednym z naszych miejskich priorytetów. Z uwagi na trudną obecnie sytuację samorządowych finansów, środki zewnętrzne są absolutnie niezbędne, aby realizować poważne zadania inwestycyjne. Miasto w minionych 13 latach pozyskiwało środki bezzwrotne, w tym głównie europejskie. Skutecznie, o czym świadczy 1,75 miliarda złotych zdobyte w latach 2011-2023 w ramach projektów Unii Europejskiej i programów krajowych.
ubiegły rok był ostatnim rokiem wykorzystania środków z poprzedniej perspektywy finansowej 2013-2020, z której współfinansowane były nasze największe inwestycje drogowe oraz kilka projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Rok 2023 był jednocześnie rokiem przygotowań do składania aplikacji projektowych w ramach perspektywy 2021-2027, w ramach której wykorzystanie funduszy jest, jak powszechnie wiadomo, opóźnione. Z nowej perspektywy unijnej Częstochowie udało się na razie uzyskać dofinansowanie do 5 projektów w wysokości 54 milionów złotych, przy wartości projektów ogółem 89 milionów złotych. W 2023 roku zdobyto m.in. dodatkowe środki na przebudowę Alei Wojska Polskiego z instrumentu Łącząc Europę, oprócz środków pozyskanych wcześniej z programu Infrastruktura i Środowisko. Ruszył też projekt Czas na staż z dofinansowaniem 3,8 miliona złotych na organizację staży uczniowskich u pracodawców, a także projekt szkoleniowy Sprawny Urząd, w którym na szkolenia urzędników w subregionie, w tym w Częstochowie, pozyskano 4,3 miliona złotych. W 2023 roku miasto wykorzystywało też środki zewnętrzne uzyskane z programów inwestycyjnych Polskiego Ładu, które miały swój udział w realizacji kilku ważnych zadań inwestycyjnych, takich jak Korfantego z DK46, budowa nowego przedszkola, czy rozpoczęcie prac przy połączeniu ulicy 1 Maja z Krakowską. Szanowni Państwo, 2023 rok samorząd musiał mierzyć się z dużymi wyzwaniami wydatkowymi, także w sferze inwestycyjnej, w sytuacji deficytu środków budżetowych i wysokiej inflacji. Dlatego realizacja miejskich projektów i nowych inicjatyw oraz zarządzanie miastem było naznaczone w ubiegłym roku troską o realizację obowiązkowych zadań i dokończenie inwestycji, które miały duży ciężar gatunkowy, zarówno ze względu na skalę prac, jak i generowane dla mieszkańców utrudnienia w dojazdach do pracy i szkoły. Nadal realizowaliśmy miejskie programy lepszej komunikacji, lepszej pracy, przyjaznej Częstochowy, które mają odpowiadać na potrzeby naszych mieszkanek i mieszkańców, poprawiać komfort życia w mieście i dawać perspektywę na wiązanie z naszym miastem przyszłości, na przykład przez uczniów i studentów korzystających z naszych szkół i uczelni. Możliwość zaspokajania potrzeb lokalnych jest oczywiście uzależniona od możliwości finansowych miasta, ale wierzymy, że już obecny rok przyniesie korzystne dla samorządu zmiany, które umocnią samorządność, w tym przywrócą pełną stabilność i niezależność finansową miasta zgodnie z konstytucyjnymi zapisami. Dziękuję za dotychczasową współpracę wszystkim tym, którym na sercu leży dobro Częstochowy, i liczę na dalszą współpracę w przyszłości. Dziękuję za uwagę.